Liban, Ziemia Wierzących. Produkcja Michał Jacenty Schneider. Pasterze pielgrzymki. Ksiądz biskup Romuald Kujawski. Ksiądz proboszcz Tomasz Szukalski. Ksiądz proboszcz Jacek Rogalski. Organizator pielgrzymki Marian Nowak. Lektor i przewodnik chóru Jadwiga Jaskulska. Przewodnik Kazimierz Gajowy. Śpiew Maja Gajowy. Kierowca Walid Goszen. Z notatnika pielgrzyma. To oni pociągnęli nas do Libanu. Święty Maron, Święty Hardini, Święty Szarbel, Święta Rawka, Błogosławiony Stefan. Pielgrzymka zaczęła się burzowo. Lufthansa pospołu z pogodą zafundowały nam niezaplanowany nocleg we Frankfurcie. Za hotel służyły ławki w terminalu odlotowym. Nasz hotel, warunki luksusowe, zafundowała nam Lufthansa. I tak mamy tutaj przeczekać do rana. O 7 rano może polecimy dalej. Wydaje mi się, że ja dzisiaj w tym barze przed odlotem piłem herbatę, a teraz jest wykorzystywany bar w innym charakterze. Z iluminatorów samolotu wyłoniły się śnieżno-białe szczyty gór. To Liban. Jedyna tutaj autostrada przywitała nas korkiem. Pątnicy rozgościli się w hotelu Majestic z widokiem na Byblos. Na środku ronda przykuwa uwagę figurka Matki Bożej. Nowy, gościnny hotel pozwala się czuć pielgrzymom jak u siebie w domu. Spóźniony, smaczny obiad spożywamy na plażowym podeście lokalnej restauracji. Głośno gra muzyka. Plażowicze wolą kąpać się w basenie aniżeli w morzu. Żwirowa plaża nie jest zbyt wygodna dla wczasowiczów. Program pielgrzymki jest bardzo napięty i dlatego po krótkim, obiednim wypoczynku udajemy się na inauguracyjne spotkanie z Libanem. Liban – fakty. Liban jest małym, pełnym kontrastów krajem o kształcie prostokąta, leżącym na wybrzeżu Morza Śródziemnego pomiędzy Syrią a Ziemią Świętą. Morze i góry. To kraj morski i górski zarazem. Prawie cały 180-kilometrowy nizinny pas wybrzeża szybko wypiętrza się, a korona szczytów sięga nawet ponad 3000 metrów nad poziomem morza. Liban i Antyliban to dwa duże pasma górskie. Wyższy Liban i nieco niższy Antyliban oddzielone są od siebie doliną Bekaa. Z góry Hermon wypływa rzeka Jordan. Lato i zima. Lata są gorące i suche. Wiosna, jesień i zima są łagodne. W górach występują obfite opady śniegu. Antyk i współczesność. Współczesny Liban to raj podatkowy i banki podejrzanych finansów. Ponieważ leży na obszarze żyznego półksiężyca, dlatego rolnictwo i osadnictwo istnieje już od antycznych czasów. Tak więc Liban jest krajem zarówno współczesnym, jak i sukcesorem kultury antycznej. Chrześcijaństwo i islam. Ludność 4,5-milionowego państwa w 56% stanowią muzułmanie i w 44% chrześcijanie. Muzułmanie to sunici, szyici i druzowie, a chrześcijanie to przede wszystkim maronici, ale także prawosławni, melechici, ormianie i inni. Wojna i pokój. Liban to bardzo niestabilne politycznie terytorium. Wielokrotne wojny
i ostre napięcia polityczne, społeczne i religijne przedzielone są kolejnymi okresami pokoju. Niedawno, bo w 2014 roku doszło tutaj do walk Armii Libańskiej i Hezbollahu z Państwem Islamskim. Metropolia Bejrut. Stolicą Libanu jest Bejrut, dawne miasto fenickie, którego historia sięga ponad 5000 lat i obejmuje okresy fenicki, heleński, rzymski, arabski, osmański i francuski. Miasto położone jest na półwyspie nad brzegiem Morza Śródziemnego. Z trzech stron otaczają je góry. Geograficzne położenie miasta powoduje, że po południu i wieczorem wieją tu wiatry zachodnie od morza w głąb lądu, zaś nocą wschodnie od lądu w stronę morza. Wybrzeże morskie jest zróżnicowane. Obok piaszczystych plaż znajdują się skaliste i urwiste brzegi. Napływ ludności spowodował, że Bejrut rozrósł się i przekształcił w ponad 2-milionową metropolię, której zabudowa wkroczyła wysoko w góry. Bejrut jest dużym portem lotniczym i jednym z największych portów morskich Morza Śródziemnego. Przez cały pas nadbrzeżny Libanu, od granicy z Syrią do granicy z Izraelem, poprzez stolicę, prowadzi dogodna autostrada. Właściwie transport publiczny nie istnieje. Kolej została zlikwidowana. Ruch pasażerski obsługują prywatne mikrobusy, niepowiązane sieciowo ze sobą. Zwiedzamy starówkę Bejrutu, poczynając od Place de l'Étoile, czyli od Placu Gwieździstego, którego centrum stanowi wieża zegarowa. Przechadzamy się starymi uliczkami obok starożytnych odkrywek archeologicznych. W dali widoczne sąsiadujące obok siebie nowe i okazałe świątynie – Katedra Maronicka i Sunnicki Meczet, znany też jako Meczet Niebieski. Wybudowano go w tradycji architektury otomańskiej. Dzięki niebieskiej kopule o wysokości 48 metrów i czterem minaretom o wysokości 65 metrów dominuje nad centrum Bejrutu. W przerwie zwiedzania spożywamy smaczny i pożywny posiłek. Odwiedzamy też leżącą w centrum Bejrutu świątynię Maronitów pod wezwaniem świętego Eliasza, której dzieje są częścią trudnej historii tutejszego kościoła. Kościół ten odgrywa ważną rolę w życiu politycznym i społecznym tak wspólnoty Maronitów, jak i całego społeczeństwa Libanu. W latach 40. i 50. był on oficjalną parafią Pałacu Prezydenckiego. Kościół ten bardzo poważnie ucierpiał w wyniku bratobójczej wojny Libańczyków w latach 1975-1990. W tamtym czasie większość Maronitów opuściła obszar leżący na skraju pasa rozgraniczającego chrześcijan i muzułmanów. Budynek kościelny zdewastowano, zakrystię spalono i zburzono. Pomimo to Kościół zawsze jest gotowy świadczyć o nadziei, która w nim żyje. Odbudowę świątyni rozpoczęto w 2001 roku. Wielka radość towarzyszyła pierwszym dźwiękom nowego dzwonu. Zamontowane witraże zapewniają atmosferę do niezwykłej medytacji. Po niedzielnej mszy świętej duży hol gromadzi parafian przy kawie. Organizowane są w nim różne imprezy kulturalne i wystawy. Parafia jest świadoma roli, jaką ma do odegrania tak w kościele, jak i w społeczności Libanu. Uprasza chrześcijan, aby nie opuszczali centrum stolicy, ale także wzywa muzułmanów do wspólnego życia w pojednaniu i pokoju. Od czasu do czasu muzułmanie gromadzą się w kościele i uczestniczą w różnych uroczystościach. Czasem też odmawiane są wspólne modlitwy. Wybrzmiewa wówczas wspólne zmieszane wołanie Allah Akbar i Bogu niech będą dzięki. Na internetowej stronie parafia przyznaje,
że cud ten drogo nas kosztuje. Ryzykujemy, ale ryzykujemy z wiarą. W Libanie znajduje się wiele śladów Polski. Wspominając je, wsłuchujemy się w pieśń z repertuaru Hanki Ordonówny, a wykonanej przez panią Maję. To tu działał polski misjonarz Maksymilian Stanisław Ryło, który założył szkołę jezuicką, protoplastę Bejruckiego Uniwersytetu. Juliusz Słowacki zatrzymał się w Khazir, gdzie napisał Angelego. Przez port w Bejrucie w 1939 roku przewożono polskie złoto na zachód, aby nie wpadło w ręce Niemców. W okresie II wojny światowej i tuż po niej przebywali w Khazir polscy uchodźcy. Istniała polska szkoła i kościół. To tutaj przez pewien czas stacjonowały wojska generała Władysława Andersa. W Bejrucie znajduje się cmentarz polski, na którym przez wiele lat spoczywała Hanka Ordonówna. Ocaleni cudem z sowieckich łagrów i więzień, w drodze do ojczyzny zasnęli snem wiecznym na libańskiej ziemi. Polska o nich pamięta. Tutaj również szczęśliśmy w czasie tej pielgrzymki. Nasi bohaterowie niech będą wzorem, jak być Polakiem, jak być człowiekiem, jak być również chrześcijaninem. Jako imię opuszczamy nasze wiele ręce i nie uczy nas za poprzednie, ale nas warto zyskuje. Przygnębić ją miały, przed notatniku odnotowałem także odwiedziny Khazir i kościoła świętego Antoniego. Juliusz Słowacki o swojej podróży do Ziemi Świętej pisał: smutno mi, Boże. Dla mnie na zachodzie rozlałeś tęczę blasków promienistą. Przede mną gasisz w lazurowej wodzie gwiazdę ognistą. Choć mi tak niebo Ty złocisz i morze, smutno mi, Boże. Wyrzeźbiona z cedrowego drewna miniatura drzewa cedrowego to właściwa pamiątka z Libanu. Jednakże niektórzy z pielgrzymów zapragnęli przywieźć do Polski żywą sadzonkę cedru. Cedry libańskie najlepiej lubią góry Libanu, ale jak sami widzimy, leży tutaj też śnieg, czyli są zimy, czyli też w Polsce powinien rosnąć. Tak, no troszkę z trudem, ale te cedry w Polsce też można uchodzić. Pan Marian w drodze do cedrowego lasu Pana Boga podzielił się z pielgrzymami przydatnym doświadczeniem, jak bezpiecznie przewieźć sadzonkę cedru do Polski i jak ją w Polsce uprawiać. Dojeżdżamy do lasu cedrowego, który będziemy mieli okazję zwiedzić, ale też po zwiedzeniu możliwość zakupu małej sadzonki cedrowej. I teraz istotna informacja jest, jak sadzimy taką sadzonkę, dlatego że system korzeniowy w Libanie idzie po powierzchni jak gdyby ziemi, a my w Polsce z racji warunków atmosferycznych i zim potrzebujemy, żeby te korzenie szły w głąb. W związku z czym wykopujemy dół na głębokość około metra, średnicy pół na pół metra. Zasypujemy kompostnikiem lub nawozem organicznym. Przysypujemy delikatnie ziemią i sadzimy na to sadzonkę, zalewając mocno wodą. Przysypujemy ziemią, utwardzamy. Po roku, dwóch już od razu widzimy, że ta sadzonka z reguły się przyjmuje bardzo dobrze w Polsce i one nie idą po ziemi, tylko idą do
soków, które mają szansę wyciągnąć z tego kompostnika. I w ten sposób jest szansa, aby nasze drzewko cedrowe rosło. Co widać po trzech latach na zdjęciu, które tutaj widzimy. Jak przewozimy sadzonkę cedrową? Jest bardzo prosty sposób. Kupujemy butelkę 1,5-litrową wody niegazowanej, po czym odcinamy denko i nasadzamy tą butelkę na tą sadzonkę i już mamy ochronę, że jej się nic nie stanie. Nie ma żadnych problemów z przewożeniem. Libańczycy cieszą się, że cedry są rozpowszechniane na świecie, w związku z czym nikt nam nie będzie robił problemów na żadnej granicy. Przedstawiam Wam zdobycz wojenną, to jest Maja Rybarka, prawdziwa. Zostanie nasze wino, bo jak mówiłem, chwalimy się, robimy nasze wino, matazy. Coś tam... Maja, żona przewodnika, to prawdziwa Fenicjanka. Kazimierz i Maja przygotowali dla pielgrzymów radosny wieczór. Maja śpiewała po arabsku i po polsku różne pieśni, a Kazimierz częstował winem własnego wyrobu. Było pospołu uroczo, patriotycznie, radośnie i sentymentalnie. Zwiedziliśmy także winiarnię Caves d'Exara w chrześcijańskiej części żyznej doliny Beka. Coraz częściej i chętniej winiarnie otwierają swoje bramy dla turystów. Wprawdzie islam zakazuje spożywania alkoholu, ale w praktyce z tym różnie bywa. Dolina Beka ma doskonałe warunki do uprawy winogron i produkcji wina. Szczególnie naturalne jaskinie zamiast piwnic zapewniają doskonałe warunki do składowania i dojrzewania wina.
Mieliśmy także okazję pospacerować po oświetlonych korytarzach jaskiń, gdzie w dębowych beczkach dojrzewa smaczne wino z różnych szczepów. W zakładowym sklepie eksponowane są tutejsze produkty, między innymi arak o smaku anyżu, wytwarzany tutaj z daktyli lub ryżu. W winiarni przygotowano specjalne pomieszczenie do degustacji wina przez turystów. Czas na powrót do domu. Fenicki maronita i jednocześnie wspaniały kierowca autokaru Wadi Goshen pewnie i bezpiecznie obwiózł nas po serpentynowych, przepastnych i często zatłoczonych drogach Libanu. Dziękujemy, panie kierowco, serdecznie. W końcu ksiądz Jacek tak pięknie podsumował naszą pielgrzymkę. Dzisiaj dla nas wszystkich to już ostatni dzień spotkania z Libanem, z jego świętymi, z tymi świętymi miejscami, po których chodził Pan Jezus. Nasze serca dzisiaj są przepełnione wielką radością z tego, że mogliśmy tutaj być, że mogliśmy doświadczyć piękna tego kraju, ale przede wszystkim mogliśmy doświadczyć ogromnej wiary, głębokiej wiary ludzi, którzy tutaj urodzili się, tutaj żyją, którzy też dla tej ziemi wiele wycierpieli, bo doświadczyliśmy spotkania nie tylko z pięknem Libanu, ale też z Libanem doświadczonym przez wojnę, przez podziały. Zobaczyliśmy miejsca, które zostały dotknięte wielkim cierpieniem. Ale to cierpienie zostało zwyciężone przez wiarę, która daje wielką nadzieję, że tam, gdzie człowiek naprawdę kocha, potrafi zwyciężyć wszystko. Szczęść Boże i miłych wrażeń w oglądaniu filmu.